Wielka Brytania, nauczycielka skazana za romans z 14-latkiem Wielka Brytania, nauczycielka skazana za romans z 14-letnim uczniem. Na karę 5 lat i cztery miesięcy pozbawienia wolności skazano 25-letnią nauczycielkę, która nawiązała romans z 14-letnim uczniem. Kiedy nastolatek postanowił zakończyć ich trwającą kilka miesięcy relację, kobieta nie mogła się z tym pogodzić. Zdaniem sędziego 25-latka rozpoczęła dość niezwykłą kampanię nękania, która była nieustępliwa, szeroko zakrojona i złośliwa. 25-letnia Fatina Hossaun rozpoczęła po studiach pracę w roli asystentki nauczyciela w szkole podstawowej w West Sussex w Wielkiej Brytanii. Kobieta miała opowiadać przyjaciółce, że uczniowie byli nabuzowani hormonami i próbowali ją poderwać, przekazało źródło od Hesan. Po około miesiącu pracy kobieta wdała się w romans z 14 uczniem, ale nastolatek po kilku miesiącach postanowił zerwać relację, bo zauważył, że nie ma ona przyszłości. Kiedy kobieta dowiedziała się, że nastolatek z nią zrywa, wpadła w szał. Podał Daily Star. Równocześnie okłamała 14-latka mówiąc, że zaszła w ciążę i spodziewa się ich dziecka. Rodzice nastolatka zgłosili sprawę na policję. Kobieta została po raz pierwszy aresztowana w czerwcu 2020 roku, ale wyszła za kaucją i rozpoczęła dość niezwykłą kampanię nękania, która była nieustępliwa, szeroko zakrojona i złośliwa, powiedział sędzia przewodzący rozprawie. Niepokojąca kampania Daily Mirror Error poinformował, że kobieta próbowała manipulować uczniami i chciała, by zrezygnowali ze składania zeznań. Miała do tego uzywać fałszywych kont w mediach społecznościowych. Groziła także uwiedzionemu chłopcu, a także oferowała pieniądze za wycofanie zarzutów. Próbowała również upokorzyć rodzinę 14-latka. Z nieprawdziwych kont założonych na ich dane wysyłała wiadomości do ich pracodawców. To była długa i niepokojąca sprawa. Cieszymy się, że sprawiedliwość została wymierzona, powiedział sędzia Jeremy Gold, uzasadnieniając wyrok. Kobieta została skazana na 5 lat i 4 miesiące pozbawienia wolności. Wpisano ją także na listę przestępców seksualnych.